Powiedzmy, że mamy daną pewną funkcję f, która jest ciągła na jakimś zadanym przydziale AB. No i możemy narysować sobie jakiś przykładowy wykres, jak taka funkcja ciągła może wyglądać. Y to będą wartości funkcji, argumenty będę oznaczał literką t. No i ten przykładowy wykres może wyglądać na przykład tak: i to jest wykres mojej funkcji, właśnie y równa się f od t. No, i tutaj oczywiście mamy ten przedział. Gdzieś jest punkt a, gdzieś jest punkt b. I tak naprawdę interesuje nas ta funkcja, która jest określona na tym przedziale. No i teraz dla zabawy na przykład możemy sobie zdefiniować pewną nową funkcję. No i zdefiniujemy ją takim wzorem. Napiszemy, że duże f od x będzie zdefiniowane jako całka od a do punktu x z mojej funkcji małe f od t po dt. No i ktoś może powiedzieć, że no cóż, no całka z funkcji no to jest różnica wartości funkcji pierwotnej na końcach przedziału i tak dalej. Ale ja bym chciał tutaj nie korzystać z tej wiedzy, tylko ja bym chciał udowodnić, że tak jest. Czyli Chciałbym tutaj znaleźć pewne powiązanie między funkcją pierwotną, czyli między różniczkowaniem, a, a całkowaniem. Czyli na razie będziemy zakładać, że dysponujemy tylko taką wiedzą na temat całki, że całka to jest granica sum Riemann'a, czyli inaczej mówiąc, że całka z funkcji to jest pole pod wykresem, czyli jeżeli tutaj gdzieś jest ten punkt x, to. Ta funkcja duże F od x oznacza po prostu pole pod wykresem tej funkcji na tym przedziale. To jest po prostu całka oznaczona po tym przedziale, czyli pole pod wykresem tej funkcji. No i jak zmienia się x, no to zmienia się oczywiście wartość tego pola. No i x może należeć do tego może być dowolnym punktem w tym przedziale od a do b. No i w ten sposób określona jest pewna nowa funkcja. I teraz my sobie zobaczymy jaki jest związek między tą nową funkcją duże F a tą starą funkcją małe F. No i żeby o tym się przekonać, że istnieje pewien związek między całką z funkcji małe F a pochodną funkcji duże F, no to teraz zróżniczkujemy tę funkcję F duże i obliczymy jej pochodną. Więc możemy to zrobić wprost z definicji. Napiszemy sobie, że F' od x pochodna tej funkcji no to z definicji to jest po prostu granica przy h dążącym do zera z ilorazu różnicowego. Czyli tutaj mamy w mianowniku ten przyrost h, a w liczniku mamy f w punkcie x plus h odjąć f od x. No to teraz korzystamy znowu z definicji funkcji duże f. Czyli to będzie granica przy h dążącym do zera. No i tutaj dzielimy przez h, może żeby było wygodniej napiszę 1 przez... H przed nawiasem, a w nawiasie tę różnicę. Czyli tutaj mamy f od x plus h to będzie całka od a do x plus h z funkcji f od t dt odjąć całka od a do x z funkcji f od t dt. Argumentem funkcji duże f. Jest właśnie górna granica całkowania. No to popatrzmy, co to znaczy. Ta, ta całka tutaj, która jest po prawej stronie, o ta całka, no to jest całka po przedziale od A do X, czyli to jest ten obszar, który ja tutaj już zakreskowałem. To jest całka od A do X. Natomiast ta druga całka, która tutaj występuje, czyli ta, ta całka od A do X plus H. No to tutaj gdzieś będzie ten punkt x plus h. I to będzie całka, czyli pole pod krzywą, czyli takie pole. Czyli to jest ta część pola. No i teraz, co to jest różnica tych dwóch pól? No, różnica tych dwóch pól to będzie ta część, która zostanie nam tutaj pomiędzy x a x plus h, czyli ta różnica to będzie to pole. To jest, różnica to jest dokładnie to pole, które tutaj mamy pomiędzy tymi dwoma liniami. No to napiszmy sobie w takim razie, że to się równa granicy przy h dążącym do zera, 1 przez h, no i to jest po prostu całka po takim przedziale, po takim przedziale tutaj od x do x plus h. Czyli to będzie 1 przez h razy całka od x do x plus h z mojej funkcji f od t dt. No i tutaj dostaliśmy takie wyrażenie, że mamy całkę po jakimś przedziale podzieloną przez długość tego przedziału. No i to wygląda podobnie jak wyrażenie, które występuje w twierdzeniu o wartości średniej dla, dla rachunku całkowego, dla całek oznaczonych. No więc przypomnijmy sobie, co nam mówi to twierdzenie o wartości średniej. Więc twierdzenie o wartości średniej, co ono nam mówi? Otóż to twierdzenie mówi nam, że istnieje, napiszmy to sobie wyraźnie, istnieje pewien punkt, nazwijmy go C który leży gdzieś w tym przedziale całkowania. Nie wiemy gdzie, ale wiemy, że istnieje taki punkt w tym przedziale. Całkujemy od x do x plus h, więc w takim przedziale istnieje punkt taki, że, że ta całka, czyli że całka od x do x plus h z naszej funkcji f od t, dt jest równa wartości funkcji w punkcie c. Pomnożonej przez długość przedziału. Długość przedziału od x do x plus h to jest po prostu h. Czyli to twierdzenie mówi nam tyle, że to pole, które tutaj mamy na zielono zakreskowane, pomiędzy x a x plus h pod, pod wykresem krzywej, jest równe polu pewnego prostokąta. Ten prostokąt ma szerokość taką, jak tutaj jest właśnie ten przedział od x do x plus h, a wysokość tego prostokąta. To jest wartość jest równa wartości funkcji w jakimś punkcie C, tutaj gdzieś jest jakiś punkt C. I jak zastąpimy ten pasek, który ma tutaj taki nierówny brzeg u góry, takim prostokątem wysokości F od C. To te pola będą równe. To twierdzenie mówi, że istnieje po prostu taki punkt C gdzieś w tym przedziale, który spełnia ten warunek. Skorzystamy teraz z tego, że. Dostaliśmy pewne nowe wyrażenie na tę całkę, która tutaj występuje w naszym rachunku. No, ta całka jest tutaj, no i ona jest po prostu równa f od c razy h, gdzie c jest tym punktem pośrednim. Więc możemy napisać, że f', kontynuując ten rachunek, f', od x to jest granica przy h dążącym do zera. No i teraz mam 1 przez h, no i chcę to zastąpić tym wyrażeniem f od c razy h. No to h po prostu się skróci i zostanie mi f od c. No i teraz musimy się zastanowić, do czego dąży f od c. No to najpierw zastanówmy się, do czego dąży c. c jest punktem w przedziale pomiędzy x a x plus h. Jeżeli h dąży do zera, to ten przedział robi się coraz krótszy, i w granicy h dążącego do zera, ten przedział staje się jednym punktem, po prostu punktem x. Więc widzimy intuicyjnie, że nie ma innej możliwości, jak ta, że C musi dążyć do X, żeby się zmieścić w tym przedziale, który jest coraz krótszy. No a teraz na mocy założenia nasza funkcja jest ciągła, więc jeżeli C dąży do X, to F od C dąży do F od X. No i moglibyśmy tutaj napisać, że tą granicą jest F od X. Ale żeby nikt się nie przyczepił, że tutaj odwołuje się do jakiejś intuicji, i żeby nie było dziury w moim formalnym dowodzie, no to możemy sobie całkiem formalnie. Przedstawić dowód tego, że C dąży do x wtedy, kiedy h dąży do zera. Jeżeli to pokażemy, no to dalsze wnioskowanie już jest omówione. Skorzystamy z ciągłości funkcji f i będziemy mieli ostateczny rezultat. A jak pokazać ten fakt? No, popatrzmy, co to jest to c. C jest jakimś punktem pomiędzy x a x plus h. Więc jak zmieniamy h, zmienia się ten przedział, no to ten punkt c może wypadać w różnych miejscach, czyli c jest pewną funkcją tego przyrostu h. No ale my wiemy z naszego twierdzenia, że wartości tej funkcji są ograniczone. c jest pomiędzy x, a pomiędzy x plus h. No i teraz, jak chcemy obliczyć granicę przy h dążącym do zera, możemy skorzystać z twierdzenia o trzech funkcjach, czyli Takiego twierdzenia analogicznego do twierdzenia o trzech ciągach dla ciągów. Po prostu obliczymy granicę przy h dążącym do zera wszystkich tych tutaj elementów. Czyli jak h dąży do zera, to x nie zależy od h, czyli x dąży do x. Jak h dąży do zera, to, to też dąży do x. No a c od h jest pomiędzy. Tymi dwoma wartościami zawsze, czyli w konsekwencji na moc tego twierdzenia, to też musi dążyć do x. Czyli to już jest zupełnie poprawny formalny dowód faktu, że, że c dąży do x dla h dążącego do zera. Więc teraz możemy skorzystać z tego, że ta funkcja jest ciągła i możemy napisać, że, że ta granica jest równa po prostu f od x, bo dla funkcji ciągłej, jeżeli argument Dąży do jakiejś granicy, to wartości funkcji dążą do wartości funkcji na tej granicy. No i ostatecznie udowodniliśmy twierdzenie, podstawowe twierdzenie rachunku różniczkowego i całkowego. Mogę tutaj napisać, że f' od x, jeszcze raz, żeby to podkreślić, to się równa f od x, gdzie f, to duże f od x, to było zdefiniowane jako całka z tej funkcji małe f. Więc widzimy, że to twierdzenie wiąże nam. W bardzo głęboki i fundamentalny sposób dwa pojęcia, które były definiowane zupełnie niezależnie, zupełnie w innym języku, mianowicie mieliśmy całkę całka to była zdefiniowana jako pole pod wykresem funkcji, i z takiej definicji całki tutaj wychodziliśmy. A z drugiej strony mamy pochodną, pochodna jako nachylenie stycznej do wykresu, jako, jako granica ilorazu różnicowego, i tak dalej. No, i teraz widzimy, że to twierdzenie wiąże nam bardzo ściśle te dwa pojęcia ze sobą. Jak wiąże się właśnie całka z pochodną. I co więcej, to twierdzenie mówi nam również, że jak mamy funkcję ciągłą na jakimś przedziale, to dla każdej takiej funkcji ciągłej istnieje do niej funkcja pierwotna. Po prostu tutaj napisaliśmy wzór na tę funkcję. Tutaj na samym początku mieliśmy napisany wzór na tę funkcję, że to jest. Całka od a do x z tej, z tej funkcji f małe od t to jest funkcja pierwotna do tej funkcji, czyli taka funkcja, której pochodna jest równa naszej funkcji. Czyli widzimy, przy okazji udowodniliśmy, że każda funkcja ciągła ma funkcję pierwotną, czyli taką, która po zróżniczkowaniu daje nam tę funkcję wyjściową, od której zaczynaliśmy. A ta funkcja pierwotna jest dana. Jako pole pod wykresem naszej wyjściowej funkcji, liczone pomiędzy jakimś ustalonym punktem, tutaj tym punktem było a, a punktem x, w którym chcemy obliczyć wartość funkcji pierwotnej. Oczywiście, jak zmienimy ten punkt początkowy na inny, to zmieni się ta funkcja pierwotna, ale ona się zmieni tylko o stałą. Każde dwie funkcje pierwotne różnią się od siebie o stałą, i ta stała jest związana właśnie z wyborem. Tego punktu początkowego, od którego całkujemy. No i na zakończenie warto podkreślić, że sławny wzór mówiący, że całka oznaczona z funkcji ciągłej jest równa różnicy wartości funkcji pierwotnej na końcach przedziału. No to jest właśnie konsekwencja tego fundamentalnego i pięknego twierdzenia, które właśnie sobie udowodniliśmy.